Zaznaczanie w Wordzie. W celu zlokalizowania akapitów włączam znaki niedrukowane i zaznaczam. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wyrazie zaznacza wyraz. Potrójne kliknięcie na dowolnym wyrazie zaznacza akapit, w którym on się znajdował. Zaznaczanie bloku tekstu. Staję na początku Określam punkt końcowy, przytrzymuję Shift i klikam ponownie lewym przyciskiem myszy. Blok został zaznaczony. Zaznaczanie poszczególnych wierszy. Staję na początku wiersza, wciskam Shift i strzałeczkami na klawiaturze klikam w dół. Zaznaczanie poszczególnych liter. Staję na przykład na końcu wyrazu. Przytrzymuję Shift i naciskam strzałkę w lewo. Mogę zaznaczać fragmenty wyrazów. Teraz strzałka w prawo. No a zobaczmy, co się stanie, jak będę klikał strzałeczką w górę. Dobrze. Zaznaczanie całego tekstu w dokumencie. Trzymam wciśnięty przycisk Ctrl i naciskam literkę A. Oczywiście zaznaczać można klikając lewym przyciskiem myszy przed blokiem tekstu, wciskając i trzymając lewy przycisk myszy i przesuwając myszkę po tekście. Zaznaczanie diagramów i schematów utworzonych z półtekstowych i autokształtów. Taki obiekt bardzo łatwo może być uszkodzony poprzez przeciągnięcie jednego z elementów w inne miejsce. Chcąc tego uniknąć, warto cały obiekt zgrupować. Warunkiem zgrupowania jest zaznaczenie wszystkich jego elementów. Jednak, jak widzimy, zaznaczenie myszką nie udaje się. Chcąc zaznaczyć te elementy, muszę wybrać tutaj edytowanie, zaznacz. Zaznacz obiekty, i w tym momencie mogę objechać wszystkie elementy. Są zaznaczone, klikam prawym, grupuj i jeszcze raz grupuj. W tym momencie cały schemat jest jednym obiektem, który mogę swobodnie przemieszczać.